Dobry, z tej strony Luigi, a dla mnie przerwy nie było. Zaraz po poprzednim świecie nagrywam dalej kolejny, ponieważ czemu nie, prawda? Ale przejdźmy płynnie do gry. Nie mam grzyba. Tutaj jest trujący grzyb. Tutaj są beczki. No nie fajnie mnie przywitali. Tutaj rozwalę parę żółwi, bo mogę. Co, tutaj może jeszcze trujący. Nie wierzę! One up! No niespodzianka żadnego... O, trujący grzyb. Nie, co ja robię? Jakim cudem ja to przeżyłem? Taka głupota powinna mnie skazać na śmierć. O, grzyb. Wezmę z chęcią. Naprawdę, ja lubię latać z grzybem, ponieważ kwiatek dla Mega Mana jest dość przegięty, ponieważ ta broń, którą nam daje, jest dość przegięta, a naładowywalna ręczna armatka jest... dobra, ale nie za dobra. Co to ja znalazłem? O, to niszczy wszystkich przeciwników. A tam się grzyb trujący zbagował. O co tu chodzi? No. Z chęcią skorzystam. Bonus. Czas pozbierać parę monet, aby mieć więcej życia. O. Co? Dziury tutaj są? Złowie tutaj są? Od kiedy bonus ma na celu zabić gracza? Od kiedy? A, czyli tutaj po prostu możemy również zdobyć kwiatek albo grzyb w zależności, bo normalnie tego nie można. Raz. Po 3 monety. Dwa też mogą być. Co? Gdzie ja mam swoją lepszą broń? Co to ma być? Meduzy? Na powierzchni? Serio? O, armata. Niespodzianka. Dlatego naprawdę nie widzę tego przychodzenia Mario ani innymi postaciami specjalnie. Mega Man jest bardzo mobilny, łatwo się nim steruje. Dlatego uważam, że on jest najlepszym wyborem na przejście tej gry. Tutaj trochę błąd popełniłem. Oho, dobra. No to żeście mnie zachęcili. O nie. Teraz mi się kończy. A już jest meta. O nie. O nie! No was pojebało! Czas mi się kończy! Meduza! Grzyb trujący! Kurde mać! I... szybko! No kurwa, wy to widzieliście? Nie przegięliście trochę? Po co zrobić jakąś trudną planszę, taką, która faktycznie wymaga skilla, skoro można dać na końcu planszy jeden trudny, jebany segment? To też działa. Etap wodny? O nie. Naprawdę Mega Manem jest dość łatwo, jeśli chodzi o mobilność w wodzie, ale... meduzy. Tutaj się tej broni nie zawaham używać, okej? Okay? Na meduzy nie. Ale muzyka fajna, chociaż tyle. Nara. O ty. O nie, o nie, o nie! Meduzy. Kocham. Fuck. No i teraz jestem bez grzyba, bez niczego. Jestem na początku, to dobrze nie wygląda. Odbieram platformówki. Naprawdę, może nie wyglądam na... znaczy z moich gameplay nie było tego widać, ale naprawdę jestem fanem platformówek. Uwielbiam gaz platformówki. Wiele w niej już grałem, ale to jest trochę trudna. Trochę. Bardzo trudna. Nie okłamujmy się. No tutaj wyskoczyła mi meduza. Opa. Cię wyciągnijmy i zabijmy. A co mnie dalej czeka, to ja nie wiem. A, kolejna meduza, tak? Dlatego się w nią wpierdolę, Luigi, co ty robisz? O, checkpoint to był. Już myślałem, że będę musiał od początku. Jak dobrze. Chodźmy dołem. Wolę jako z dołem. Trochę mnie palec boli od takiego strzelania. Tutaj było blisko. Dlatego wolę naładowalną armatkę, bo... trzymam sobie przyciski i wypuszczam mocny przycisk, kiedy... pocisk, kiedy trzeba. Wpierdalam się w rybę. Kurwa, nie... źle to widzę. Nie lubię wodnych plansz. Okej. Okay. Ja służę, żeby tu wrócić.
O nie, ale ty tu nie wracasz. Nie lubię tych medus, okej? Po prostu ich nie dzierżę, one są... Bleee! Są okropne, denerwujące, paskudne, dlatego są różowe. Okej, tutaj mnie chyba jeszcze nie było. No, oszukam system. Jak widać, na dole są korale. Pewnie gdybyśmy grali na przykład Mario, to by ich nie było. Ale tutaj są. Skajma, ta ryba przepłynie. Sprawdźmy, co tu jest. Czas. No spoko, czasu mi akurat nie brakuje. Tutaj również jest koral. Normalnie by go nie było na pewno. A chodźmy tędy. Czy to nie był błąd? Chyba nie. Wow, nie dali meduzy na koniec. Jak dobrze. Jak ja objawiam to, że pod koniec planszy można jeszcze zginąć. O Jezu, nienawidzę wodnych plansz. Po prostu chcę, żebyście to wiedzieli. Nienawidzę wodnych plansz w platformówkach. Aż sobie palcami postrzelam z radości. 9 żyć. Dobra, po prostu chodźmy. Moment, moment. O Boże! Spanikowałem, podrapałem się pod twarzy i jedną ręką nic nie mogłem zrobić. O Jezu. Ryby. Tak po prostu napierdalamy. Ryby, ktoś... Mario by tu było łatwiej. Mario by mógł po prostu biec przed siebie jak idiota i olać te ryby. Natomiast jako Mega Man mam trochę problem. Będzie grzyb? Jest grzyb. Zajebiasto. A weźcie mnie, trzymajcie. Weźcie mnie, trzymajcie, bo nie... No od początku. Jaka ta gra jest miła. Na szczęście jest tu parę monet, które można zabrać, więc... Jeśli ktoś oczywiście nie zna tej prostej zasady z Mario, 100 monet to jedno życie. I nie potrzebujemy na to żadnego sklepu. Tutaj dostajemy je od razu. Z dupy. I z dupy tracimy te monety. Skok? Okej. To mi wyszło. O! Tutaj sobie przywołam pieska i tu wskoczę. Aby dostać kolejne punkty, cholera wie na co. Oho, robale, 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 robale i ryby. Przez tydzień ryb nie jem. No, czas, może się przydać, jeśli tylko tu nie... NIE! Jak mog... NIE! Jak mogliście żółwia w takim miejscu postawić? Jakie bredne! Rozumiem, że potem tego grzyba nie mogę wrócić. A spróbujemy raz. Tak, nie można, dobra. Głupio straciłem życie, ale 5 żyć... O Jezu, to nie wygląda dobrze. Nie, nie, nie. Ani trochę dobrze nie wygląda. Tutaj są robactwa. Ale jeszcze ta ryba we mnie szarżowała. No to było już chamskie. Aha, dobra, tutaj widzieliśmy, żadna ryba we mnie nie szarżuje. Również Mega Man... O tym nie powiedziałem, ponieważ Mario po prostu traci na przykład... O nie. To jednak tutaj było. Mario tylko tracił grzyba, ale dalej był w tym samym miejscu. Mega Man dostaje drobnego knockbacka, więc... Przeciwnicy mogą go łatwo rzucić do dziury. To nie jest takie fajne. Ale dobra, to nasza bezpieczna meta. Nie licząc tych przepaści. Najgorsze są zamki wbrew pozorom. Moim zdaniem. Dlatego chcę mieć na nie jak najwięcej życia. 6. No, załóżmy, że może dam radę. 2. Wow. Naprawdę. Bierzemy to. Co ty z ubiór robisz na górze? Chodź ty. Okej, tutaj szybki ślisk, tutaj ślisk, tutaj ślisk, tutaj nie, tutaj ślisk, tutaj ślisk. A tutaj rozwalamy żółwia. Kurwa. Okej, to mi się nie podoba. Nie gram z ogniem, nie gram z ogniem! Ice. Aha. A zróbmy to z psem. Opa. Naprawdę bałem się, że tu będzie jakiś trujący grzyb, okej? Okay? Dobra, jeszcze raz pieszek. Raz. I teraz dup, dup. Nowy, chory. Dup.
tutaj chciałbym to rozwalić, by było łatwiej. I Saranina. Chociaż może. Tak też można. Jeb do lawy. Uff, poszło lepiej niż myślałem. Dziękuję ci, Megamanie, ale Dr. Light jest w innym zamku. W ogóle to jest Eddie, ten mały czerwony robocik, a Dr. Light to jest nasz twórca. Jednak tutaj kończymy. Nie wiem, czy ja kończę, nie wiem, czy mi się dalej chce to nagrywać. Już jestem lekko poddenerwowany, więc może to być zły pomysł. Ale tak co owak, ja się z wami żegnam. Narka.